Hej, witajcie, z tej strony Lonara, to kolejny odcinek Silent Hill 2 Remake. W poprzednim odcinku opuściliśmy labirynt, walczyliśmy z Edim w chłodni i trafiliśmy w końcu do hotelu Lakeview, gdzie na mapie, którą znaleźliśmy, jest informacja. Konkretnie w tym miejscu, w pokoju 312, czyli w pokoju, w którym zatrzymał się kiedyś James wraz z Mary. Tutaj znajduje się napis "Czekam na ciebie". Prawdopodobnie ten napis właśnie napisała nam sama Maria. Znaczy, przepraszam, nie Maria, tylko Mary. Czy tak rzeczywiście jest? Zobaczymy. Nie wiem, czy już w tym odcinku uda nam się tam dotrzeć. Aczkolwiek pewnie się przekonamy niebawem. Więc cóż, lecimy. I tutaj mamy też tą pozytywkę, którą w poprzednim odcinku nie mogliśmy otworzyć. Teraz już mamy klucze do niej. Zobaczmy. I nie pozytywkę, tylko music boxa, jak już. Chociaż music box, pozytywka. Może rzeczywiście da się tak przetłumaczyć w ten sam sposób? Nie jestem pewny. Dobra, na razie nie mam konkretnych przedmiotów. I kurde, widzę, że rzeczywiście tej pozytywki nie będziemy zbierać, ale będziemy zbierać coś na kształt statuetek, które tutaj umieścimy w tym music boxie. A może też to będą pozytywki? Nie wiem, zobaczymy z czasem. W każdym razie, jeśli chodzi o to pierwsze piętro, tam słyszymy, że dobiega z tamtej strony jakiś odgłos grania na pianinie, fortepianie. Na czymś tam ktoś gra, ale tam pójdziemy sobie potem. Na razie zbadamy sobie jeszcze inne przejścia. Coś tu było? Było. Jakim cudem tak przebiegłem obok tego? Nie wiem. Zobaczyłem, że James właśnie tam patrzy w tamtą stronę. Ja tego nie widziałem nawet. O proszę, 102. Czyli kolejne pomieszczenie będzie do otwarcia. Nawet nie wiem, w którym miejscu jest spokój 102. Ale prędzej czy później na pewno się na niego natkniemy. Dział rzeczy znalezionych. O proszę. A i 102 jest gdzieś tam, na prawo. Tyle tylko, że i tak mam te drzwi pozamykane, więc ciężko by mi się było tam dostać. Ale kluczyk już jest, to najważniejsze. Dobra, amunicja w dziale rzeczy znalezionych. Ciekawe, kurde, kto tutaj amunicję przemycił do hotelu. Pamiętasz tamtą dziwną książkę? Jakiś bardzo dziwny facet przed kilka godzin temu mi powiedział, że to jego własność. Szczerze, nie chciało mi się z nim kłócić. Zależało mi, żeby jak najszybciej sobie poszedł. Wziął więc tą książkę. Nie wiem, skąd w ogóle wiedział, że ona tu jest. Chyba nigdy wcześniej tu nie przychodził. Taki jak on przecież się pamięta. Cały czas o tym myślę. Co to za bas groły? What the hell? Wiadomość dotycząca zguby. Ciekawe, jaką książkę chodzi. Na pewno w oryginale nie było tej żadnej książki. Co to nie. Czy tutaj możemy przejść? Nie, więc zostaje nam tylko lewa strona do badania. Winda nie działa. Tutaj zamknięte tak samo. No i ktoś cały czas tam gra. Ustało, a specjalnie siedziałem cicho. O! Yeah, you did. I guess I deserved it, huh? The fart face that I am? Maybe. Then again, maybe you're not so bad. Just... annoying. Uh-huh. So... you got any other things planned? I think I saw a dark room back there you could lock me up in. No. I think you've had enough. For now. Well, that's reassuring. Besides, I need your help finding Mary. She's here, isn't she? Come on, tell me. I wish I knew. But she said it in her letter. Wait. So there really is a letter? Yeah. Want to read it? Just don't tell Rachel, okay? Who's Rachel? She's our nurse. I, took it from her locker. My dearest Laura, I'm leaving this letter with Rachel to give to you after I'm gone. I'm far away now, in a quiet, beautiful place. Please forgive me for not saying goodbye before I left. Be well, Laura. Don't be too hard on the sisters. And Laura, about James. I know you hate him because you think he isn't nice to me, but please, give him a chance. It's true, he can be a little surly sometimes, and he doesn't laugh much. But underneath, he's a really sweet person. I love you, Laura. I love you like my very own daughter. I wish things were different. I wish we could be happy together, like we talked about. Even so, I know you will have a good life. You're a strong, smart, beautiful girl. Happy 8th birthday, Laura. Your friend, Mary. Laura, how old are you? I turned 8 last week. That means Mary couldn't have died 3 years ago. Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. She also talked a lot about you, you know? Steven. What? What is it? Well, it kind of was his other letter. I think the one was for you. The envelope had your name on it. Did you read it? I wanted to. This one time, I almost did. Figured you didn't deserve to have it. But then I thought, Mary wouldn't want me to keep it from you. So I just sort of kept it for you. Here. It's empty. Laura, there's nothing in it. What? But I didn't take it. I swear. Well, where is it then? I must have lost it. I gotta find it. Laura! No, tutaj bardzo dużo rzeczy się dowiedzieliśmy z tego dialogu. Najważniejsze to oczywiście to, że Mary nie mogła zginąć właśnie 3 lata temu, skoro tydzień temu Laura obchodziła urodziny, a w tym liście jasno Mary właśnie życzyła Laurze szczęśliwych tych 8 urodzin. Więc wszystko wskazuje na to, że tydzień temu Mary jeszcze żyła. Intermezzo OP, nie wiem czy to się czyta, opus 118 numer 2, Johannes Brahms. Kolejny pewnie utwór, który da się zagrać. A tak, no niestety list, który dla nas Mary miała, został zgubiony. Tylko jest to dziwne, bo w sumie jakim cudem go Laura zgubiła, skoro koperta raczej była zamknięta. Wypadł jej? No nie sądzę. To raczej by jej cała koperta wypadła, a nie tylko list. Okej, dobra. Pewnie więcej jakbyśmy poklikali, to pewnie jakieś inne nutki byśmy słyszeli, ale już nie ma co. Świnka i... nie, to nie świnka, to jest jakiś piesek. Piesek i... królik? Albo mysz? Nie no, pewnie królik. No cóż, niemniej jednak na pierwszym piętrze nic więcej nie zrobimy, no chyba że Laura teraz mnie odblokowała przejścia. O właśnie, o tym mówiłem. No tak myślałem. Coś dziwnego z prawej strony słychać było. W każdym razie, no na razie nie będziemy szli na pięterko, nie będziemy szli do piwnicy, skoro tutaj wciąż mamy niezbadany teren na tym piętrze. O Boże. Zaczyna się. Koniec takiej, powiedzmy, strzelanki. Chociaż strzelanką tego miejsca raczej nie można nazwać. Ale jednak, no wiecie, mieliśmy kurde spokój od nich. Teraz się znów zaczęło. Jeszcze ty, manekinku. Ty, hajcie. Nie będę się z wami cackał teraz. Tutaj zaraz obok jest ten pokój 102, do którego klucza znaleźliśmy wcześniej. Ale tutaj też coś mamy. Ku pamięci, rodzina Shawna Michaela z przykrością informuje o jego odejściu. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się o godzinie 11:00 w kościele PW... nie wiem, co to może oznaczać. Świętej Steli w Southvale, przy skrzyżowaniu na ten Avenue i Neely Street. Po ceremonii zapraszamy na stypę do domu rodzinnego Shawna. Okej, w sumie chyba tam był jakiś kościół, rzeczywiście. Ale nie mogliśmy do niego i tak wejść, więc raczej można to uznać bardziej za ciekawostkę. Do niczego nam się pewnie to nie przysłuży. Dobra, pokój 102. Misiek nas przywitał. Misiek z energetykiem. Self-drinkiem. Spoko. Takie przywitanie to ja lubię. Na pewno coś kluczowego tutaj będzie. Nie bez powodu przecież to pomieszczenie było zamknięte na klucz. Co wy gadacie? Bez powodu? Okej. Żadnej rzeczy tutaj nie znalazłem fabularnej i to jest dla mnie aż naprawdę dziwne, że to było zamknięte na klucz. No nic, w ogóle to jest misiek szeryf. Miś szeryf. Który nie ma jednego oka, ale ma odznakę. I uszko ma jedno klepnięte. Nie wiem, czy ten miś ma coś symbolizować. I zielonego pojęcia nie mam, ale wydaje mi się, że tak, bo... no nie bez powodu to było zamknięte. Więc zdecydowanie jakieś to znaczenie musi mieć. O proszę, na balkon będziemy mogli tutaj wyjść. Zanim to jednak zrobimy, to w całości bym się chciał tutaj rozejrzeć. To odblokujemy. Jak się to prezentuje na mapce? Czyli pokój 103. Aha, i balkonem mogę pójść do 104 albo do 105, a może nawet do 106. Chyba że te balkony są oddzielone od siebie. A może tak być, że są oddzielone. Tutaj na przykład na balkon nie damy rady wyjść już. Także tam się będziemy musieli wrócić potem. Tak, żeby to sprawdzić. Kolejne zdjęcie. Pokło się. No dobra. To tylko i wyłącznie są znajdźki, także nie będę się skupiał na tamtych fotografiach. Amunicja do sztucera. Ej, dobre to jest. Patrzcie, jak tam się odbija, kiedy strzelamy. Fajne. Fajny motyw. Ktoś tam biegł. Kto tam biegł? Czy ja mam schizy? Czy mi się dobrze wydawało, że to była Laura? Czy tam była Laura? A Laura nie widzi tych przeciwników, to co ona by sobie o nas pomyślała? Że strzelamy w powietrze? Strzelamy do niej? Nie, no to nie mogła być Laura, to pewnie... pewnie coś mi się przywidziało. Na pewno. bo to by było akurat głupie. Kolejne doczytywanko, dajcie mi sekundę. No i wracamy. O kurde! Ja pierdzielę! Jego to się naprawdę przestraszyłem tutaj. No nie sądziłem, że będzie to jakiś przeciwnik ukryty w tak ciasnym pomieszczeniu. Gdzie ty jesteś? Co ty? Jak ty przeszedłeś przez te drzwi? Kurde. Spanikowałem ostro. No, ten motyw był niezły. Poważnie. Kto tam, kurde, ukrył tego przeciwnika? Super motyw. No okej. Pusto już tu jest, wyjście na zewnątrz, ale serio, ten przeciwnik to mi tak normalnie dał. Zawał po prostu mi zaoferował. No, z tego co widzę, to rzeczywiście ten balkon nie przysłużył nam się do niczego. Od taka sobie miejscówka do popatrzenia na krzaki, na krzewy, na mgłę, na las w sumie cały, który tu się znajduje obok. Fajna miejscówka. Miło by ktoś tam mógł spędzić czas. O nie, i znowu jestem w tym miejscu i znowu mi się teraz gra będzie odczytywać? Ja pierdzielę. Co jest tym tytułem? No dobra. Już doczytane. Kurde, ja nie wiem. To jest dziwne. Ale jak widzicie, no, to cały czas się dzieje w tych samych miejscach. Tak samo takie przycięcia dzieją się zawsze w tych samych miejscach. Please clean up the room. I to jest pomieszczenie 107, czyli do 107 na razie też nie dostaniemy. Więc trzeba sprawdzać kolejne korytarze. O. Tutaj coś ciekawego mamy, czy nie za bardzo? Klucz do skrzydła wschodzącego słońca. Na razie takiego nie spotkałem. Hedera Helix została zaatakowana przez szkodniki. Oddzielić ją od pozostałych roślin, bo wszystkie padną. Hedera Helix, czyli jakaś roślina, tak? Ale no nie wiem, to nie jest raczej żadna zagadka, nic takiego. Więc olewamy ten temat. Okej, czyli mamy po prostu inne wejście. Dobra, przejdziemy sobie tym głównym wejściem znowu. Chociaż za chwileczkę. Co my tutaj mamy? 312, ten klucz do wschodzącego słońca. A, na drugiej kondygnacji. Okej, to już wszystko wiadomo. Ale zanim pójdziemy na drugą kondygnację, to chciałbym jeszcze zobaczyć, co jest w piwnicy. Powiedzmy tak, w miarę po kolei chcę tutaj chodzić. A potem rzeczywiście, jak już wszystko będzie mieć zbadane, to będziemy chodzić po pomieszczeniach, gdzie mamy do nich klucze. Wiadomość do personelu. Pamiętajcie, żeby posprzątać palenisko w sali konferencyjnej. Bar Venus Tears. To do tego akurat klucza nie mamy, więc tylko i wyłącznie toalet teraz, a nawet nie. Więc dobra, piwnica sprawdzona. Szybkie to było, także cóż, zostaje nam tylko teraz drugie piętro. W oryginale na trzecie piętro nie mogliśmy się dostać od razu. Pomimo faktu, że kluczyk właśnie mamy do 312 już teraz, to jednak wejść tam się nie dało na trzecie piętro. Myślę, że tutaj będzie podobnie. No dobra, nie wiem po co jest taka możliwość popatrzenia przez to okno. Ale dzięki, gro. I znów doczytywanko. Może nie będę teraz robił cięcia, tylko na chwilę postoimy. O! Już się naprawiło. Dosyć szybko, zazwyczaj czekam trochę dłużej. Tak z 10 sekund. Teraz w miarę szybko to poszło. Czekajcie, na razie nie chcę tutaj jeszcze wchodzić. Chcę zobaczyć inne właśnie tutaj te pomieszczenia. A, no to zobaczyłem rzeczywiście. Nie, to tylko to. Czyli czytelnia po prawej, szatnia po lewej. do szatni można wskoczyć. Tam widziałem tego przeciwnika, który bardzo nie leży mi. Czy ten wspinający się po ścianę. Fuck. Manekiny. Znowu manekiny. 202 tym razem. Kurde, przerażąco to wygląda. O, fuck! Nie widziałem go, żeby leżał tutaj, poważnie. Weź pan, zdychaj. Masakra. O proszę. Dojrzałe jabłko. Mówiłem wam, że będziemy mieli jabłko kolejne. Mieliśmy to zgniłe, właśnie to od razu podejrzewałem, że pewnie będziemy mieli normalne też. I miałem rację. Dobra. Tak myślałem, że nic tu nie da, ale tak trochę podejrzane to... Podejrzałem trochę ten telewizor się mi wydawał. Ale rzeczywiście w środku też nic nie było. Nie, co mogło być w środku telewizora? Żarówka. Nie wiem, czemu pomyślałem o żarówce, ale nie. W środku telewizora żarówki byśmy nie mieli. Ale jakoś tak mi przyszła sama z siebie na myśli. Nie mogłem się powstrzymać, musiałem to powiedzieć. Jest to głupie. No dobra. Gdzie jesteś, panie kolego? Tutaj, a nie, pani koleżanko, przepraszam. O Boże, no. Ładne strzelanie. Fuck, no musiała. Zdychaj. Jeszcze skopa. I tak. Kolejne leczonko. Od razu sobie weźmiemy 50. Masakra. To jest to. Takiej ilości to ja szanuję. Dokumentacja medyczna pacjent MSS. Nie wiem, kim by mógł być pacjent MSS. Kompletnie z uniwersum Silent Hill ten skrót nic mi nie mówi. MSS. Nie wiem. Nawet się nie będę dużo zastanawiał. Nie mam pojęcia. Czyli tak, tutaj mogliśmy sobie zrobić taki skrócik. Okej. Zanim tam pójdziemy, to chcę jeszcze teraz sprawdzić to znowu. I patrzcie, znowu jestem w tym miejscu i znowu mam te lagi, nie? To jest kurde dziwne, ale poprzednio bardzo szybko one minęły. Czy teraz też tak szybko miną? No teraz trochę dłużej jednak. Ale już. Oj. Szkoda, że wciąż żaden patch nie pojawił, chociaż nie wiem, czy tutaj w ogóle twórcy zdałem to naprawić. Pycha gubi stado. Lonard E. Niawos. Wiecie, jeszcze gdybym miał rzeczywiście słaby sprzęt, który nie byłby nawet do ustawień rekomendowanych, znaczy przepraszam, do minimalnych, to bym to rozumiał, ale mój sprzęt zalicza się do tych ustawień, do konfiguracji rekomendowanej na Steamie. Także to jest dziwne, że ta gra mi tak działa. Objawienia, nowe rozumienie. Niestety nie możemy tego obracać, ale właśnie w tym momencie przypomnę sobie o książce. Była o niej mowa. O! Jeszcze jedna? Ten, który wzleciał. No dobra. Ciekawy obraz. Skoro możemy się przyjrzeć, to coś podejrzewam, że będzie miał znaczenie. Tęgi byk do samego końca. Aha. Tęgi byk. Ten, który zleciał i nie pamiętam tego pierwszego obrazu. Tej pierwszej książki. Ale pewnie coś to było właśnie z tamtym związane. Czyli tak, tęgi byk. A, objawienia, nowe rozumienia. To nie, to nic innego. Pycha gubi stado. Ale o, właśnie, pycha gubi stado też jest. Tylko teraz trzeba to jakoś ustawić. Czyli tutaj będzie po tej stronie pycha gubi stado. Tutaj na dole będzie ptak. Ten, który zleciał. Tutaj będzie tęgi byk, a tutaj to? No chyba nie. Może odwrotnie, wiecie. Też nie? Jak? A może ten jest? Ten, który zleciał? Nie no, skrzydeł nie ma. Kurde, coś tutaj jest, no. Coś tutaj musi być z tym związane. Może rzeczywiście zróbmy tak raz jeszcze. A nie, to też nie zadziałało. A nie, teraz to kurde, to nie może zadziałać. Czekajcie, ale coś chyba odwaliłem. Aha. W ten sposób to zostało przeze mnie ułożone. Jakby ktoś z was potrzebował pomocy. Dlaczego on jest na dole? Kurde, no nie wiem, byłem pewny, że tu muszę ustawić właśnie do góry tego byka. On pasował na dół. A zobaczcie, czyli jednak ten tutaj odnosił się do tej książki. Myślę, że to się odnosi do ptaka. Widzicie, potem ta całkowicie się już pogubiłem w tym, bo zacząłem tym mieszać i nie wiedziałem już, która książka jest która. Także tylko sobie udowodniłem sprawę. Co to jest za obraz? Podejrzany. 217. Kurde, nie sprawdziłem po drugiej stronie. Ale nic nie ma. Czyli 217, zdjęcie numer 2 wskazuje nam pomieszczenie, gdzie jest krew na ziemi. I zdjęcie numer 1 ogród. Nawet wiem gdzie. Czyli zdjęcie numer 2 będzie zagadką dla nas. I mamy też tą walizkę. O fuck! Dobra, w oryginale też walizka ta była na 4 literki. I te literki oczywiście były literkami losowymi. W sensie, wiecie, w zależności od tego, jakie to było przejście, no tutaj po prostu mieliście losowe hasła. Na przykład to było jednym hasłem. Na przykład null było jednym hasłem. Walk było kolejnym. Wiecie, no dużo jest naprawdę różnych haseł, które pasują na 4 litery. Nie wiem co jeszcze. Lin by mogło być. Zapewne. Chociaż nie, nie ma A literki. To nie. Dobra, nie wiem co jeszcze by mogło być na 4. Drag, o, na przykład. A jednak nie, bo nie ma U. No dobra, mniejsza. Nie będziemy się tym tak teraz bawić, bo i tak nie mamy tych kodów potrzebnych. Oczywiście mógłbym tutaj strzelić. Jest na to szansa, ale nie będę się tak bawił. Zrobimy to w sposób legitny. Mhm. Czyli będzie trzeba tutaj wkręcić żarówkę normalną. Żarówka też był kluczowy przedmiot w oryginale, aczkolwiek jego używaliśmy do tego, żeby dostać się z baru. Bo wtedy naszej latarki nie mieliśmy za sobą. Z pewnego powodu, czyli jest tutaj pewna zmiana. No dobra. Lecimy dalej zatem do kolejnych pomieszczeń. Czyli to jest tutaj w czytelni, ok. Ok. Staff only. Zobaczmy to trzecie piętro. A może jednak nie zobaczymy. Rozmyśliłem się. Ciekawe dlaczego. ...208, ewidentnie ktoś tam szlocha. Być może dostaniemy się tam właśnie ze strony balkonu. Ale kto by tam mógł być? Raczej nie Laura, zresztą to by taki bardziej głos dorosłej kobiety. No cóż. Pewnie się przekonamy potem. Poczta kwiatowa w Silent Hill. Kwiaty doskonałe na każdą okazję. Nasze najpopularniejsze kwiaty. Lilie, chryzantemy, hortensje, gardenie, gladiole, goździki, żonkile, hiacynty, fiołki, róże, storczyki i wiele innych. 20% zniżki na bukiety ślubne. Zadzwoń 1207. I dalej numer zamazany. Tutaj też chyba jest przeciwnik. Dobrze, ten numer dalej jest zamazany, bez komuś by przyszło do głowy, żeby dzwonić. O! Stary, wiem co cię spotkało. Ja też to przeżywałem. W jednym z poprzednich odcinków. Wiem jak to, kurde, jest! No, to nie była fajna zagrywka, gro. Wystawiałaś mnie tutaj na to, żebym podszedł tego przeciwnika i się nim zajął. A inny by na mnie wyskoczył właśnie z zakrętu. Może to i się dobrze złożyło. Przynajmniej się nie wystrachałem. Dobra, zaraz go dopadniemy tam. Najpierw posprawdzajmy to pomieszczenie do końca. Przeszedł? Nie. Kurde, to jest takie niepokojące, jak cały czas go słyszę. No cześć. Co ty taki wytrzymały typie? Normalnie to ty na 2 hity jesteś. A teraz jakoś nie wiem, tyle wytrzymał. Podejrzane. I co? Czyżby tutaj... Coś słyszałem. Czyżby tutaj nic więcej nie było? No, na to wygląda, że nie. Czyli też stricte opcjonalne miejsce. 204. To będzie następne pomieszczenie. Aj. Ładnie. I następne doczytywania. Nie wiem, teraz coś pod koniec gry. Czyli doczytywania mam jeszcze więcej niż wcześniej. No! Mogłem tak naprawdę użyć po prostu broni białej na niego. Ale cóż. Tutaj nic. Telefon nieużytkowy. I proszę bardzo, kolejna apteczka. No to weźmy sobie jedną. Tyle, znowu. Znów pomieszczenie, do którego wejść się nie da. 201. Chyba na klucz to było zamknięte. A nie, jednak nie. 202 chyba było zamknięte. Ale dziwne pomieszczenie. Takie mega puste. Co jest? Dlaczego ten pokój jest taki? Nie wiem. Podejrzane to jest, ale no wygląda to, że nic się tam nie da zrobić. O właśnie, 202. A to też jest takie pustawe. Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie. Skórę lśniącą zerwij całą, spójrz jak pod nią gnije ciało. O! Dojrzałe jabłko czy zgnite? Dałem zgnite i zadziałało. O proszę. O kurde, serio? Nie. Nie lubię takich rzeczy, ale chyba to nie będzie jakoś mocno skomplikowane. Tak mi się zdaje przynajmniej. O, to będzie tutaj. Nawet, że no, to nie będzie skomplikowane. I dobrze. Nie jestem fanem czegoś takiego. To odłóżmy na razie, bo tak nic za bardzo nie pasuje do czegokolwiek. To będzie tam. Jaki ekwipunek? Aha, nie mamy jednego kawałka. O kurde, dobra. To w tym momencie też nic tutaj nie zrobimy więcej. Okej, będzie trzeba pamiętać o tym miejscu. W sumie no, James tak to zaznaczy na mapie, więc... Aha. Odłamek lustra. Gdzie ja go miałem użyć? Nie pamiętam. Bo będę musiał spojrzeć na mapę. Kurde gro, proszę cię, przestań się mnie doładowywać. Działaj normalnie. Widzicie, no i teraz kurde normalnie mogę tutaj biegać, a przed chwilą nie mogłem. Były te cholerne lagi. Naprawdę przepraszam, że tak wygląda. Ale kurde no, się zabrałem tą grę na premierę. I jest jak jest. Dziwne. No co no, lustra poskładane. Ale zaraz, coś mamy w 201 teraz zaznaczone. Już tam zerkniemy. No. Jeszcze dla pewności masz. O proszę. Figurka Królewny Śnieżki, czyli jednak coś tutaj było. Ale to myślę, że się dopiero co pojawiło. No tak, bo to pomieszczenie było przecież całkowicie wtedy puste, jak tutaj pierwszy raz wszedłem. A teraz zobaczcie, mamy nawet tutaj jakieś te koraliki, albo po prostu jakiś łańcuszek. Mamy dziwnie niebieską lampkę. W sensie ten kieliszek. I w sumie tyle tam było. What the fuck? No nie. Szybko dobij go. No to dobiłem. Kurde, jak to się rusza, gówno cholerne. Co fajne miejsce zginąłeś. Jak do tego doszło? Ciężko byłoby to wytłumaczyć. Tam byłem, tak? Tak, 204 to było. Super. Jeszcze jeden chyba tam będzie gdzieś żył. Czekajcie. Przejdź. Byliśmy tutaj? Byliśmy, tylko nie podeszłem właśnie do tych drzwi wystarczająco blisko, zdaje się, i dlatego się nie oznaczyło mi. A nie, w ogóle się nie oznacza tam 204 ten balkon. Aczkolwiek no, teraz widać, że na ten balkon rzeczywiście nie dało się dostać. A szkoda. O, ty gnojku jeden. Super, w nogę jakoś dostał. I dobrze. Kolejne naboje do pistoletu. Nie, strasznie ta gra teraz działa mi dziadowo. Chyba będę musiał zrobić reset kompa po prostu po nagraniu tego odcinka, bo nagrywam ten odcinek zaraz właśnie po nagraniu poprzedniego i... No sami widzicie, co się tutaj dzieje. No, ta płynność nie jest niestety rewelacyjna. Znów doczytywanko lekkie było i wciąż jest zresztą. Zobaczcie, jak to właśnie teraz mi działa, jakie jest to doczytywanie. O! I nagle wszystko jest spoko. No to jest po prostu hit. To jest po prostu hit. No cóż, 209 nie sprawdziłem? Jak? LOL? O kurde, zaś! Ty gnoju jeden. Daj, zdychaj. Masakra. Jak widzicie, już trochę tutaj olewam tą walkę wręcz, bo rzeczywiście no, tyle tej amunicji jest, że aż kusi mnie po prostu, żeby strzelać szybciej, załatwić sprawę, niż walcząc w sposób normalny. A jak to ominąłem? Dobre pytanie. Jedna rzecz. Notatki... Właśnie, czyli to jest na zewnątrz, tutaj są jakieś drzwi, przy których jest krew. Jest 217, okej. I to jest na tyle, jeśli chodzi o tą bańkę. No dobrze. Myślę, Liska, że będzie trzeba powolutku kończyć ten odcinek. Chociaż chciałbym sobie jeszcze pograć, to widzicie, że ta gra, no, tutaj lubi mi ścierwić mocno. Także, no, o kurde. Puśćcie, jakie to jest teraz rozwalone. What the fuck? Nie, wcześniej tak to nie wyglądało. Zdecydowanie tutaj się zmieniła ta lokacja. No, jak nic. Ale dobra, ludziska, tak jak mówię, kończymy ten odcinek. W następnym odcinku będziemy sobie dalej zwiedzać ten hotel. A póki co żegnam się z wami, dziękuję za oglądanie. Jeżeli wam się ten materiał podobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, zostawcie suba. No i do usłyszenia. Pa, pa.